Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Brankers, a to kolejny odcinek w tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z Pucharu Świata Widzów. Trzeci odcinek. Jesteśmy dzisiaj w Rasznowie, czyli na najmniejszej skoczni, jakiej będziemy skakali w pierwszym sezonie Pucharu Świata Widzów. A jeszcze przed tym klasyfikacja generalna, gdzie liderem jest Kacper, drugi testowo Beczka i trzeci Kuba 10273. Ale bardzo duży ścisk, więc zobaczymy, może będzie nowy lider po tym konkursie. I mamy dwóch nowych zawodników. To jest wujek 93 Ols, reprezentant Estonii, który, no, zdecydowałem go zapisać. I jeszcze Daniel Smirnow, reprezentant Rosji. No tak, wiem, mówiłem, że zapisy są do końca kwietnia. Tak, nie, do końca marca. Ale no... No co, no można zrobić wyjątek, więc no dałem ich, bo no co, no można po prostu dać zawodników w każdej chwili, więc to zdecydowałem, że to zrobię, no wyjątek mogłem zrobić. Jedziemy do konkursu w Rasznowie bez jakiegoś tam przedłużania, no i mamy niestety wiatr w plecy, co to na pewno będzie nam utrudniało w tych dobrych skokach, ale rozpocznijmy. Rozpoczynajmy oczywiście dwaj debiutanci. Daniel Smirnow i wujek 93 Ols, najpierw Rosjanin. Zobaczmy, jak się spisze reprezentant Rosji. No i dobry skok w takich warunkach. 89,5 metra Smirnowa i jest prowadzenie. Zobaczymy, czy to mu coś da, czy to mu jakieś da dobre miejsce. Polish Gamer jakoś też debiutował w Oslo, tylko w Innsbrucku i zajął dobre miejsce. Wujek 93 Ols. Już dwóch Estończyków będziemy mieli. Pierwszy to ja, Brankers, a drugi teraz wujek. Teraz dobre wyjście z progu. I o wiele dalszy skok niż Daniła Smirnowa, 95,5 metra i wujek 93 Ols na prowadzeniu z dużą przewagą nad Rosjaninem. Ładnie naprawdę skoczył teraz Estończyk. No ale teraz już zaczynamy zawodników, którzy no są już od samego początku w Pucharze Świata Widzów. Wykusity. Wykuś. No i taki sobie skok Wikusia. 88 metrów, ale no też trudne miał warunki, no ty takie sobie. No i jest trzeci. Ale mała strata do Smirnowa, więc mi się zdaje, że mogą obaj panowie powalczyć. Ale teraz Wojtal, który jest ex aequo na 17 miejscu z Wikusiem i ty. No byliby na ostatnim, gdyby nie to, że dołączył wujek 93 Ols i Daniel Smirnow. Oj. No i też bardzo słaby skok Wojtala, 87 metrów, no i Wojtal spada na czwartą pozycję. No niedobrze. Widać, że te warunki nie są dobre, no ale nie można ciągle skakać 150 metrów gdzieś wszędzie, no nie można. Też trzeba jakiś słabszy konkurs mieć. Rafarox, reprezentant Hiszpanii. No ma mniejszy wiatr w plecy. Ale go... No niestety nie wykorzystał. 88 metrów i Rafalox jest na pozycji przedostatniej. Piekielnie duża strata, czy nie aż taka, ale no... Wojek 93 Ols na razie jako jedyny, który przekroczył punkt K. Ale teraz Fine Monkey, który... No niestety ma problem z jednym. Z jedną rzeczą. Tym, że... Po prostu drugi skok jest u jego słabszy. Ale teraz ładnie się wybił Fine Monkey. I to jest skok! Piękny skok, 99,5 metra. I Fine Monkey na prowadzeniu. Wyprzedza wujka 93 Ols. Bardzo ładnym stylu. Bardzo ładnym. Proszę bardzo. No i to są skoki, które chcę zawsze widzieć u każdego zawodnika. Już dwóch zawodników przekroczyło punkt K, a teraz Kuba Gaming, reprezentant Austrii. Jak odpowiem na skok Fajna? Też ładnie się wybił. No i też na pograniczu skoku wujka. 93 Ols, 95,5 metra i jest to druga pozycja.
Czyżby ex aequo? Nie ex aequo. Jednak się pomyliłem o... Ile tam? O 60 punktów. No i teraz Brankers. Zobaczymy, jak się spisze, czy będzie lepszy od swojego rodaka, wujka 93 Olds. Popatrzmy. Ładne wyjście z progu. No i też bardzo daleki skok. 99 metrów, ale jednak przegrywa z fajnym Monkeyem. Ale przewaga nad Kubą Gamingiem i nad wujkiem 93 Olds jest spokojna. I teraz ITV. To nie jest nowy zawodnik, bo po prostu ITVNET poprosił o to, żebym zmienił mu nick. Zamiast ITVNET to ITV. Więc proszę bardzo. Też ładne wyjście z progu. I też dobry skok. 94 metry. I ITV jest na 5. miejscu. Strata mała do wujka 93 Olds i Kuby Gaminga. No już do Brankersa i fajna Monkeya już większa. I Bartwek. Zobaczymy, jak się spisze reprezentant Szwecji. Wtorek wiatra na sekundę wiatru w plecy. Też ładnie Szwed wyszedł z progu. Daleko! Bardzo ładny skok. 97 metrów. Bartwek będzie na pozycji trzeciej. Ale mała strata, bardzo mała strata do Brankersa i do reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Fajne Monkeya. A teraz Wojtek i ty. W ostatnim konkursie w Innsbrucku w pierwszej serii przejechał próg. Mam nadzieję, że teraz nie powtórzę tego i skoczy nim daleko. No, na pewno progu już nie przejedzie, ale może Wojtek spodziewał się dalszego skoku? 95 metrów? Ale jest szósty, z małą stratą, czy no, z większą stratą do trzeciego miejsca, ale z mniejszą do Kuby Gaminga, więc będzie mógł atakować. No i Matis, pierwszy z dwóch Kazachstańczyków w tym konkursie. 98 metrów potrzebuje, metr na sekundę wiatr w plecy. No takie sobie wyjście z progu. No, punkt K jest przekroczony Matisa, ale 93,5 metra i Matis jest dopiero siódmy. Niestety. Ale mała strata. Ja mówiłem mała strata, bo to jest skocznia normalna. Ale teraz Polish Gamer. Mówiłem na niego Polish, a mówi się Polish Gamer, więc tak będę na niego mówił. Ostatni konkurs się stanął na podium. No ale na to wygląda, że dzisiaj nie stanie Polish Gamer, 92 metry i jest to 9. pozycja. No troszeczkę punktów brakuje do innych, na przykład ITV-a czy Matisa, ale można to odrobić, mi się zdaje. No i teraz już zostało coraz mniej zawodników. Teraz na belce Zbigniew. Zbigniew, który też jest równy i stabilny na razie. Zobaczymy, jak wyjdzie teraz dzisiaj w Rosznowie. Nisko leci nad ze skokiem. No i to nie był dobry skok. 92 metry, to czy dobry skok? Zbigniew będzie na pozycji no dopiero 9, ale tak 3 punkty straty do innych zawodników. Więc można, tak mówiłem, też odrobić. I teraz kolejny ze skoczków, Filip. Kolejny reprezentant Polski. Oj, no i to też nie jest dobry skok, zaczęły się słabsze skoki, 90 metrów i Filip jest dopiero na pozycji 11, więc jest w tym, można powiedzieć, gronie zawodników, którzy, no punktka niby, czy no punktka przekroczył, no ale no strata jest duża. No i teraz Swoderek, bo ja też źle do niego mówiłem na niego Swoderek, a mówi się Swoderek. Popatrzmy. Dobrze wyszedł z progu, ale i tak to nie był jakiś dobry skok. Czyli no jest punktka przekroczony, 92,5 metra. No ale Swoderek jest dopiero 9.
A przypomnę, że w ostatnim konkursach, w ostatnim konkursie przecież stanął na podium, to czy w konkursie w Ostro, w Innsbrucku nie stanął, ale miał szansę. No i teraz Pawelino. Już czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej. Ostatni, który nie przekroczy 100 punktów. I Pawelino ładnie się wybił, daleko. Bardzo ładny skok. 95,5 metra i Pawelino jest na pozycji czwartej. Więc no, chyba z tej czołówki będzie się no biło podium, chociaż strata do Bartweka jest duża. No i teraz Kuba 10273. Reprezentant Polski, najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej. 5 punktów straty do lidera. Oj, ale... Oj, 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 niestety Kuba tego nie odrobi. Niestety. 85,5 metra. I na to wygląda, że Kuba będzie zaczynał drugą serię. No niestety. No słaby skok, przepraszam. Ale można tak, mi się zdaje, odrobić jeszcze. Można tak to jeszcze odrobić. No ale teraz została dwójka. Testowa beczka i Kacper. Testowa beczka, który prowadził w klasyfikacji generalnej tylko po konkursie w Ostro Innsbrucku. Ale teraz ładne wyjście z progu. No i testowa beczka pokazuje, że dzisiaj będzie walczył o plastron lidera. 95 metrów i testowa beczka jest piąta. Brawo. Bardzo ładny skok. Mała strata do Pawelino, niż większa do Bartka. I do Brankersa, i do Fajna Mankera. Ale teraz Kacper. Lider Pucharu Świata Widzów. Który chyba najbardziej jest stabilny. Dwa razy w czołowej piątce, ale ma trudne warunki. Ale czy sobie z nimi poradzi? No i kapitalnie sobie z nimi poradził. 95,5 metra i Kacper jest czwarty. W kapitalnej formie jest reprezentant Węgier. I tak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii. Pierwszy Fine Monkey, drugi Brankers, trzeci Bartwek, czwarty Kacper, piąty Pawelino, szósta testowa beczka, siódmy Kacper Gaming, ósmy Wujek 93 Ols, dziewiąty Wojtek Ty, dziesiąty Matis, jedenasty ITV, dwunasty Sforderek, trzynasty Zbigniew, czternasty Polish Gamer, piętnasty Filip, szesnasty Daniel Smirnow, siedemnasty Wikusi Ty, osiemnasty Rafalox, dziewiętnasty Wojtal i dwudziesty Kuba 10273. Czas rozpocząć drugą serię, którą rozpocznie reprezentant Polski. Kuba 10273. Niestety w pierwszej serii skok zawalony. 85,5 metra. Zobaczymy, czy się poprawi. Ma taką nadzieję. No i się poprawi. I to znacznie się poprawi. Może tak o 10 metrów. No się poprawił, ale o 9,5 metra. Jest oczywiście prowadzenie, zobaczymy, czy awansuje o kilka pozycji. Zobaczymy. Ja też trzymam kciuki za innych, bo to nie jest tak, że trzymam, że wierzę, że jeden wygra, a drugi przegra. Nie, bo ja wszystkim próbuję doprzeskakać, ale no często mi to nie wychodzi. Wojtal, który na razie ten sezon ma bardzo słaby. Może się przygotowuje na Mistrzostwa Świata w lotach? No nie wiadomo. No ale na to wygląda, że w dzisiejszym konkursie będzie ostatni. 90 metrów i jest drugi. Przegrywa z Kubą 10273, więc Kuba zrobił tam jakiś awans i wygrał z nim o 11,3 punktów. Więc bardzo dobry wynik. Nie, może coś źle policzyłem. Ale chyba dobrze. Rafalox, który no też ten sezon nie może zaliczyć do udanego. Popatrzmy. No, to było lepsze wyjście z progu, ale chyba nie będzie liderem. 91,5 metra i tak jest, Rafalox jest drugi. Więc rozdziela Wojtala i Kuba 10273. Kuba już się poprawił o dwie pozycje przynajmniej, więc na pewno nie będzie ostatni, ani przedostatni. Ale teraz Wikuś i ty. Na pewno nie jest zadowolony z tych wyników, co dzisiaj zrobił, bo no, wyniki są słabe. I w Ostro i w Innsbrucku. Ale ma się przygotowywać na Mistrzostwo Świata w lotach. Ale teraz 92 metry Wikusia i jest to jednak drugi. No minimalnie tutaj przegrał,
No minimalnie, o 0,3 przegrał z Kubą 10,273, no ale przynajmniej dwóch Polaków na czele. Zobaczymy jak na ile. Daniil Smirnow, reprezentant Rosji. Rosjanin, który na pewno liczy na udany występ. Liczył na udany debiut i będzie chyba nowy lider. 93 metry i Daniil Smirnow jest nowym liderem, 239,9. Zobaczymy, no moim zdaniem pewnie zostanie w tej drugiej dziesiątce, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to się wszystko powiedzie. Teraz Filip. 91,5 metra potrzebuje, czyli 1,5 metra dalej niż w pierwszej serii. Oj, pewnie będzie nowy lider. I mamy nowego lidera. To jest Filip. 98,5 metra. Nie wiem, który to skok. To jest chyba trzeci skok oddany poza HS. Tak? No, trzeci poza HS. Jeszcze Bartwek, ale on przekroczył idealnie. On skoczył idealnie na HS. To nie było poza, tylko na idealnie HS. I teraz Polish Gamer. Na pewno liczył na udany występ jak w Innsbrucku, no ale coś nie wyszło. Oj, nisko leci nad zeskokiem, ale punktka chyba był przekroczony. 92 metry, ale Polish Gamer no jest drugi. Wyprzedza oczywiście Daniła Smirnowa, który rozdziela tych Polaków. To wygląda jak... Jak to wygląda? To wygląda jak... No to wygląda jak Titi Zanojsztat w 2021 roku. To jest podobne. Bardzo podobny, tylko że zamiast Rosjanina powinien być Norwek. No ale nie ma Norwega w Pucharze Świata Widzów, ale teraz kolejny z Polaków, Zbigniew. Też ładnie wyszedł z progu, wysoko, ale czy to wystarczy na prowadzenie? 96,5 metra, no chyba wystarczy, tak jest i Zbigniew jest nowym liderem. No Polacy znowu przejęli całe podium. No ale czy to był ostatni z Polaków? Nie, jeszcze i TV, ale no chyba dzisiaj Polacy nie podbiją Rasznowa. Ale teraz Forderek. On musi się bronić, bo przypomnę, że jego jedyne podium to jest Oslo. W Innsbrucku nie stanął, ale ma trudne warunki. Dobrze wyszedł i dobry skok, 93 metry, ale Sforderek jest tylko trzeci. No ale mała strata, no mała strata tutaj do Filipa. No Rosjanie powinni atakować, spróbowali atakować, ale przepraszam, nie wyszło. ITV. Ostatni z Polaków. Na razie Polacy na czele. Zobaczymy, bo będzie na czele po tym skoku. Ale który? ITV. Daleko i mamy nowego lidera. To jest chyba nowy lider. 98,5 metra. Tak jest. ITV wyprzedza chyba Zbigniewa. Tak, wyprzedza Zbigniewa. I znowu mamy trzech Polaków na razie na podium. Ale wątpię, że oni tak zostaną. No bo teraz Polaka żadnego nie ma. A no strata była już większa od reszty. Matis już będzie za chwilę ta czołowa dziesiątka, a tymczasem Matis leci dobrze, ale nie na tyle objąć prowadzenia, ale i tak miał trudne warunki, mimo tego, że został tylko 4 punkty dodane. 94 metry i Matis jest trzeci, więc rozdziela. Więc już nie ma polskiego podium, spycha Filipa na czwarte miejsce. Ale teraz Wojtek i ty. Dziewiąty po pierwszej serii. A już się czołowa dziesiątka zaczęła po skoku Matisa. Przepraszam. Ale jest teraz dziewiąty. Mam nadzieję, że nie zrobię tego, co widzę w ruchu. No nie zrobiłem tego. Ale no skok taki sobie. 94 metry i Wojtek jest drugi. Więc to nie ma dramatu. Rozdziela Polaków. I TV i Zbigniewa. Nie! Zbigniew i Wojtek i ty są ex aequo. To ciekawe. No a teraz Wojtek 93 Ols, który debiutuje i też jest w czołówce. Ósme miejsce. Na pewno nie ma dramatu jak na 20 skoczków.
Ktoś ładnie wyszedł z progu, wujek. I dobry skok! Czy będzie nowy lider? No wątpię, 96,5 metra i jest drugi. No, mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Mógł jeszcze tam pociągnąć z metr. Nie wyprzedza ITV-a. Ale teraz Kuba Gaming. Reprezentant Austrii. 95 metrów potrzebuje, aby objąć prowadzenie, ale też ma trudne warunki. 2 metry na sekundę. No nie. Już nie. Ale Kuba wybił się tak sobie. No i niestety spadnie Kuba w tej klasyfikacji. 88,5 metra. I Kuba jest dopiero ósmy. Niestety. To był najsłabszy skok tej pierwszej serii. Tej drugiej serii, tak? No niestety, to jest najsłabszy skok, ale i tak. No przewagi trochę było. Teraz testowa beczka. Decydujący skok dla niego, bo przypomnę, że on walczy o klasyfikację, o prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ale patrząc na to, że Kacper jest czwarty, to nie wygląda dobrze. No ale testowa beczka, 92,5 metra i dopiero szósty. Więc na to wygląda, że ukończy te dzisiejsze zawody na 11 miejscu. Ale jeszcze poczekajmy, bo jeszcze będzie skakał Kacper. Na pewno powiększy przewagę nad Kubą 10,273. Ale teraz czas na Pawelino. Reprezentanta Kazachstanu, który też jest wysoko w klasyfikacji generalnej. Czwarty, który też może też zaatakować. Ale domyślałam, że po wyjściu z progu będzie ok, ale no po prostu spadł Pawelino, 89,5 metra i dopiero dziewiąty. Niestety. Ale no mimo tego jest zadowolony, nie wiem dlaczego. Może jednak wiedział, że można tyle uciągnąć w takich warunkach. No i teraz pozostała czwórka. Kacper, Bartwek, Brankers i Fine Monkey. Kacper. Zobaczymy, czy to będzie ostatni skok z plastorem Midera. Zobaczymy. Ma dobre warunki. Dobrze wyszedł z progu. I daleko! Będzie! Zostanie liderem. Na to wygląda. 98,5 metra. No Kacper jest w znakomitej formie. To będzie trzecie miejsce w czołowej piątce. No nieprawdopodobny wynik. I spycha wreszcie ITV-a na te drugie miejsce, ale teraz została tylko trójka. Bartwek. Bartwek albo Kacper. Kto stanie na podium dzisiejszego konkursu? No ma trudne warunki. Gorsze od Kacpra. No i niestety. No trudne warunki spowodowały, że Bartwek nie wytrzymał. 86,5 metra i Bartwek dopiero dziesiąty. Co to oznacza, że na podium już jest na pewno Kacper. Kolejne podium. Drugie podium w tym sezonie, ale teraz Brankers. Czy ITV? Brankers, czy to będzie jego pierwsze podium w tym sezonie? Już jest na najeździe. Ładnie wyszedł z progu. Ale czy będzie nowy lider? 95 metrów? Jednak drugi. Jednak przegrał, ale jednak to też cieszy Brankersa, bo jest na podium. Ale teraz ostatnia zagadka. Fine Monkey. Czy po tych no słabszych konkursach w Ostro i Innsbrucku stanie wreszcie na podium? Mam nadzieję. Ładnie wyszedł z progu Fine Monkey i daleki skok! 99 metrów i to oznacza, że Fine Monkey zwycięża dzisiejszy konkurs. Brawo! Tak wygląda klasyfikacja dzisiejszego konkursu. Pierwszy Fine Monkey, drugi Kacper, trzeci Brankers, czwarty ITV, piąty Wujek, 93 Olf, szósty Wojtek i Tyek, Zekwo ze Zbigniewem, ósmy Matiś, dziewiąty testowa beczka, dziesiąty Filip, jedenasty Sforderek, dwunasty Bartwek, trzynasty Pawelino, czternasty Kuba Gaming, piętnasty Polish Gamer, szesnasty Daniel Smirnow, siednasty Kuba 10273, osiemnasty Wikusi Ty, dziewiętnasty Rafalox i dwudziesty Wojtal. Patrzmy. Fine Monkey awansował na trzecie miejsce. To wygląda bardzo ciekawie. Kacper zostaje liderem. Nie patrzyłem na Brankersa. No ale
pewnie też będzie w czołówce. Za chwilę zobaczymy całą klasyfikację generalną, bo następny konkurs rozegra się... gdzie? No rozegra się na Bad Mittendorf, czyli na Mamucie. Będzie takim przygotowaniem do Mistrzostw Świata w lotach w Vikersund. Popatrzmy na klasyfikację generalną, gdzie Kacper już no wiele więcej prowadzi nad testową beczką. Trzeci Fine Monkey. Brankers awansował na 7, no było troszeczkę awansów. A debiutanci, no Smirnow został na 20 miejscu, a wujek jest na 17, ale strata mała do Rafaloxa, więc może tak odrobić jeszcze. Ale następne konkursy, no tutaj jeszcze klasyfikacja Puchar Norów, gdzie Polacy dominują, no ale wiemy z jakichś przyczyn, jest bardzo dużo Polaków, na drugim miejscu Kazachstan, na trzecim Węgry, mimo tego, że mają tylko jednego skoczka, wyprzedzają. Kogo tam mogą? Nie, to tyle. No bo to teraz, no, z Estonią będzie trudniej dla Węgier, ale na przykład, no, mają małą stratę, mimo tego, że u Węgrów skacze tylko Kacper, a u Kazachstanu Pawelino i Matis. No dobra, następny konkurs pod Bittendorf. Wy to widzicie w sobotę. Będziecie to widzieli w sobotę. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!